gazeta Milliarder rzeczywiście przedstawił program, który musiał wywołać przerażenie. Zwolennik Brexitu i dealu z Putinem w kwestii podziału stref wpływów na świecie ogłosił także, że wycofa się ze strefy wolnego handlu z Meksykiem i Kanadą, no i wstrzyma negocjacje z Europą w sprawie TTIP. Trump chce też budować mur na granicy z Meksykiem, deportować 11 milionów nielegalnych migrantów, obalić system powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, tak zwane Obamacare. Jeśli dotrzyma słowa Ameryka i z nią świat, może się z tego nie podnieść, prognozuje dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolita. I jeszcze gazeta wyborcza. Na pierwszej stronie także Donald Trump z ręką podniesioną do góry w geście zwycięstwa. W mowie zwycięzcy o 3 w nocy czasu waszyngtońskiego Trump uspokajał wszystkich, którzy się boją. Czas zasypać podziały i znaleźć i zaleczyć rany. Będę prezydentem wszystkich Amerykanów, obiecywał podczas swojego przemówienia. Relacja z tego przemówienia między innymi dziś w gazecie wyborczej. Warte uwagi jeszcze króciutko pierwsza strona Pulsu Biznesu i analizy przedstawione dziś przez Puls Biznesu. Trump, no problem, pisze gazeta. Nie ma zagrożenia dla inwestycji. Amerykanie będą inwestować w Polsce niezależnie od polityki za oceanem, jeśli stworzymy im dobre warunki, prognozuje Puls Biznesu. Pisze także o TTIP, które nie musi trafić do kosza. Jak wskazuje Puls Biznesu, bariery w handlu nie służą nikomu, również politykom. Kwadrans po godzinie 6. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński, wicepremier, minister rozwoju i finansów, spotkał się w Londynie z przedstawicielami brytyjskiego biznesu. Mateusz Morawiecki wziął też udział w panelu dyskusyjnym Europa po Brexicie. Spojrzenie z Europy Środkowo-Wschodniej. W Sulejówku pod Warszawą wmurowano kamień węgielny pod budowę Muzeum Józefa Piłsudskiego. W nowej odsłonie placówka ma zostać otwarta w roku 2018, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Szymon Nering wystąpi dzisiaj w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pierwszy koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina w wykonaniu Neringa rozpocznie międzynarodowy konkurs pianistyczny. W Polskim Radiu 24. Kalendarium. W 1884 roku urodziła się Zofia Naukowska. Jedna z najbardziej znanych polskich pisarek jest nazywana damą polskiej literatury. Do najcenniejszych utworów w dorobku pisarki należy powieść Granica oraz tom opowiadań Medaliony, uznane za wybitne osiągnięcie literatury związanej tematycznie z wojną. Wydarzeniem stały się też wydane pośmiertnie dzienniki. W wypowiedzi dla Polskiego Radia w 1953 roku Zofia Naukowska powiedziała, że warto nagrywać głosy sławnych postaci. Jej zdaniem są one żywym świadectwem łączącym przeszłość z teraźniejszością. Dobytną na drodze walki z prawem przemijania wydaje mi się utrwalanie żywego głosu ludzkiego na taśmie. Przekazywanie go przyszłości nie w symbolu litery, ale w brzmieniu żywym, w drganiu strun głosowych, w uśmiechu i westchnieniu i w śpiewie. Naukowska była głośną postacią życia kulturalnego, prowadziła salon literacki, lansowała młodych, utalentowanych twórców. Laureatka Złotego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury w 1935 roku i Nagrody Państwowej z 1952 roku. Jej utwory przetłumaczono na kilkanaście języków. W 1909 roku urodził się Paweł Jasienica, właściwie Leon Lech Beynar, pisarz i publicysta, autor esejów poświęconych historii Polski. Polska Piastów, Polska Jagiellonów, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Przedstawił w nim rozwój i upadek polskiej państwowości. Szczególną uwagę poświęcił działaniom ośrodków władzy, zwłaszcza królewskiej. Pisarz zawsze z pasją opowiadał o swoich zainteresowaniach historią. W audycji Polskiego Radia w 1962 roku chętnie dzielił się ze słuchaczami refleksją dotyczącą napisanych przez niego książek. Chodzi mi tylko o to, by dzieje Polski opowiedzieć. Nie roszczę sobie najmniejszych pretensji do rangi naukowca, nie jestem też popularyzatorem wiedzy. Zwyczajna literacka opowieść. Tyle tylko, że stroniąca od wszelkiej fikcji. Bohaterami tej opowieści są postacie w dziejach naszego kraju centralne. Paweł Jasienica zmarł 19 sierpnia 1970 roku. Jego pogrzeb na warszawskich Powązkach stał się wielką manifestacją patriotyczną.
W 1919 roku urodził się Michał Kałasznikow, radziecki wojskowy, konstruktor broni strzeleckiej. Pierwszą jego udaną konstrukcją, a zarazem największym sukcesem był karabin automatyczny AK-47, wprowadzony do uzbrojenia w 1947 roku. W 2009, przy okazji swoich 90. urodzin, Michał Kałasznikow tłumaczył, że chciał ułatwić życie żołnierzom. Ta broń stała się tak popularna, bo jest prosta i niezawodna. Żołnierz nie kończy wyższych uczelni, więc trzeba mu jak najprościej wyjaśnić zasady obsługi. Brałem udział w wojnach, więc wiedziałem, że żołnierz nie ma czasu na wielokrotne naciskanie spustu. Karabin automatyczny AK-47 jest najszerzej rozpowszechnionym karabinem automatycznym na świecie. Był standardową indywidualną bronią strzelecką w Armii Czerwonej i w armiach krajów Układu Warszawskiego oraz innych państw, głównie afrykańskich i azjatyckich. Dziś 88 lat kończy Ennio Morricone, słynny włoski kompozytor muzyki filmowej, utworów dla telewizji i radia oraz dzieł scenicznych i kameralnych. Jego twórczość charakteryzuje się skromną, instrumentalną i nostalgiczną melodyjnością. Wśród słynnych kompozycji filmowych Ennio Morricone jest muzyka do kultowego westernu Pewnego razu na Dzikim Zachodzie z 1968 roku. Ennio Morricone jest także autorem dzieł dla telewizji, radia, utworów scenicznych i kameralnych. Skomponował muzykę do filmów o papieżu Polaku, Karol, człowiek, który został papieżem, oraz Karol, papież, który pozostał człowiekiem. 24 tytuły. Przegląd prasy w Polskim Radiu 24. I wracamy do gazet. Gazet, które dzisiaj bardzo dużo miejsca poświęcają Donaldowi Trumpowi, 45. prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Ten ciekawy komentarz, o którym Państwu jakiś czas temu wspominałam, komentarz w Pulsie Biznesu i głos uspokajający wielu komentatorów, słuchając tego, co Donald Trump mówił w kampanii, było przerażonych. Za to Puls Biznesu dziś pisze, że Donald Trump i to, co mówił w kampanii, to nie problem, patrząc oczywiście na gospodarkę. Nie ma zagrożenia inwestycji, to ton uspokajający dziś Pulsu Biznesu. Amerykanie i tak będą inwestować w Polsce niezależnie od polityki za oceanem, jeśli stworzymy im dobre warunki. Nie ma też problemu z eksportem do USA. Niebezpiecznie zrobi się dopiero, jeśli wybuchnie wojna handlowa z Chinami, prognozuje Puls Biznesu. Wspominałam już o umowie TTIP, która, jak piszą eksperci gazety, wcale nie musi pójść do kosza. Bariery w handlu nie służą nikomu, również politykom. Wicepremier jest dobrej myśli. Pierwszy przekaz od prezydenta elekta jest pozytywny. Pokój, spokój, bezpieczeństwo i wzrost. Tak całą sprawę wyborów w Stanach Zjednoczonych, zwycięstwo Donalda Trumpa, komentuje na łamach gazety wicepremier Mateusz Morawiecki. Zapowiedź wywiadu na pierwszej stronie. Hossa będzie trwać. Puls Biznesu wskazuje, że proinflacyjna polityka Donalda Trumpa skłoni Fed do podwyżek, co poprawi rentowność obligacji. Na razie jednak giełdzie nic nie grozi, choć zmienią się konie ciągnące indeksy. Jeśli dolar zaszkodzi, to innym. Polska może być spokojna, jak będzie się kształtował kurs amerykańskiej waluty. Na razie trudno przewidzieć. Stracić mogą Brazylia, Meksyk i Turcja, ale nie Polska, pisze Puls Biznesu. Dla inwestorów dolar może być bezpieczną przystanią. I ostatni akcent gospodarczy, jeżeli chodzi o wybory w Stanach Zjednoczonych. Miedź nabrała blasku. Kruszcowi służą zapowiedzi inwestycji w infrastrukturę. Trump nie problem, przekonuje Puls Biznesu. Bardzo wiele aspektów tej sprawy poruszanych dziś na łamach gazety. I jeszcze Polska The Times, bardzo króciutko. Donald Trump prezydentem USA. Tu na pierwszej stronie połowa przeznaczona dla Donalda Trumpa i tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Druga część to już wydarzenia krajowe, zapowiedź 11 listopada i zapowiedź wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą, którego niepokoi dążenie do eskalacji podziałów. Jeżeli zaś chodzi
o Donalda Trumpa i ten temat przewodni, temat wyborów w Stanach Zjednoczonych. Szok dla świata i zaskoczenie w USA. Jak to się stało, że Amerykanie wybrali celebrytę na prezydenta? O tym przeczytają Państwo dziś w Polsce The Times. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. A skoro świat to wybór Ameryki, Donald Trump jako 45. prezydent USA i najświeższe komentarze w tej sprawie. Jan Pachlowski jest z nami, korespondent Polskiego Radia. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zacznijmy od nowej rzeczywistości, w jakiej znalazły się Stany Zjednoczone. Jak ta rzeczywistość jest komentowana, jakie opinie przeważają? Przede wszystkim podkreśla się, że Donald Trump na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych zostanie zaprzysiężony w styczniu i przez ten okres nie za wiele się zmieni. Powoli już jednak rozpoczyna się proces przekazywania władzy. Dziś na przykład Barack Obama ma przyjąć Trumpa w Białym Domu. I jeszcze wcześniej, zaraz po ogłoszeniu wyników, Barack Obama telefonicznie pogratulował zwycięstwa Donaldowi Trumpowi. Podkreślił również, że zrobi wszystko, aby proces właśnie przekazania władzy przebiegał bez żadnych problemów. Obama, tak jak to podkreślamy, zaprosił dziś miliardera do Białego Domu. Dodał również, że chce pójść za przykładem sprzed 8 lat, kiedy George Bush właśnie sprawnie przekazał mu przywództwo w kraju. A prasa w USA spekuluje na temat składu przyszłego gabinetu Donalda Trumpa. Prokuratorem generalnym miałby zostać m.in. były burmistrz Nowego Jorku Rudolf Giuliani, a szefem amerykańskiej dyplomacji może być były przywódca republikanów w kongresie Newt Gingrich. Oczywiście komentarzy na temat bardzo zaskakującego, to się jednak podkreśla, wyboru Amerykanów jest wiele. My z mikrofonem Polskiego Rady 24 wybraliśmy się na ulicę Chicago i zapytaliśmy właśnie polonusów, jak oceniają wybór Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy tych opinii. Inne kraje azjatyckie, Europa i tego poszła do przodu, a Ameryka stoi w miejscu, nie? Pan popatrzy, infrastruktura, wszystko to, co po prostu jest w tej chwili, no to jest, wszystko jest do tyłu. No. Łatanie dziur na ulicach to tak jak za komunizmu, proszę pana. Kiedyś nowe drogi, kiedyś, a dzisiaj tylko, proszę pana, podwyżki real estate taxy niewspółmierne do tego. Nie mam pojęcia, jaką wybór z tego, z tej obietnicy obiecał. Wiem, że obiecał. Szczerze nie wierzyłem, że wygra, a on wygrał. Proszę pana, powinna być zmiana, jest zmiana i bardzo dobrze. Jeżeli prezydent Trump zrobi to, co kandydat Trump mówił, że zrobi, dlatego go wybrali, to będzie bardzo źle. Nierealistyczne niektóre rzeczy są, to jest jedna rzecz. Więc ludzie, którzy na niego głosowali, myślę, że niektórzy będą zawiedzeni. Ten income nasz nigdy nie wzrastał, tylko po prostu cały czas był w miejscu, a podwyżki. No więc myślę, że w końcu może troszkę się za tą administrację wezwa jakieś porządniejsze rozwiązanie. Właśnie stwierdził, że się wyprowadza na 4 lata do Australii, a ja jestem za tym, że może coś się poprawi. Reagan też nie był politykiem i wydaje mi się, że da sobie radę, że nie miał dobrych doradców. Z mikrofonem Polskiego Rady 24 byliśmy właśnie na ulicach Chicago i rozmawialiśmy z Polonią. Nie ma takich danych, nikt nie prowadził na ten temat badań, ale z tego właśnie, jak Państwo słyszeli, co mówi Ulisa, to jednak wśród polonusów jednak chyba jest więcej zwolenników Donalda Trumpa, przynajmniej tych z Chicago, jak Hillary Clinton. Ale właśnie te wszystkie tutaj nasze domniemania możemy opierać na właśnie takich rozmowach, jakie teraz właśnie Państwo usłyszeli. Jeżeli chodzi o Kongres Polonii Amerykańskiej, to dzisiaj ponownie wypowiadał się Frank Spula, czyli prezes najważniejszej polskiej organizacji w Stanach Zjednoczonych, i jeszcze raz podkreślił, my zachowujemy neutralność, nie będziemy popierać żadnego z kandydatów, nie popieraliśmy, i z Donaldem Trumpem chcemy dobrze współpracować. Jak on już zostanie zaprzysiężony na prezydenta, będziemy zabiegać o sprawy polskie, będziemy walczyć o zniesienie wiz. I jeszcze Frank Spula podkreślał, że to właśnie Donald Trump dwukrotnie spotkał się z Polonią. On spotkał się pod koniec września w Chicago i 2 tygodnie temu na Florydzie, a Hillary Clinton wysłała Madeleine Albright na to spotkanie, natomiast sama się nie pojawiła. Czy Donald Trump rzeczywiście będzie pamiętał o Polakach? Przypomnę, że takim jednym z jego postanowień i obietnic podczas tego spotkania było to, że zniesie wizy naszym rodakom udającym się do Stanów Zjednoczonych. Tutaj wydaje mi się, że jest troszeczkę
populizmu i Donald Trump powiedział to, co Polacy chcieli usłyszeć. Dlaczego? Ponieważ to przede wszystkim Kongres decyduje, czy można włączyć właśnie dany kraj do procesu bezwizowego, a nie prezydent Stanów Zjednoczonych. Nowa rzeczywistość w Stanach Zjednoczonych. Wybór Ameryki, wybór, który padł na Donalda Trumpa i to będzie 45. prezydentem USA. Dużo komentarzy jeszcze w ciągu najbliższych dni nas czeka. Je wszystkie zbiera dla Państwa i na bieżąco nam przekazuje Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Autopromocja. Jest 6.30. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topuliński. Zdaniem premier zmiany w prawie oświatowym to reforma, której potrzebuje polska szkoła. Beata Szydło i minister edukacji Anna Zalewska spotkały się z kuratorami oświaty i wojewodami. Nad skutkami reformy w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego debatowali nauczyciele i eksperci do spraw edukacji. Premier Beata Szydło na spotkaniu z wojewodami i kuratorami oświaty mówiła, że zmian w edukacji nie przeprowadzi się z poziomu ministerstwa czy rządu. Będziecie mieli ogromne zadanie i ogromne wyzwanie. Też odpowiedzialność wielką za to, żeby właśnie tam w województwach ta informacja, te zmiany, które dotyczą oświaty, były przeprowadzone dobrze, sprawnie. Nauczyciele debatujący w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego twierdzą, że reforma jest wprowadzana zbyt szybko, bez odpowiedniego przygotowania, że ucierpią dzieci, a nauczyciele niekoniecznie zachowają pracę. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówi, że nauczyciele mają do czynienia z siatką godzin, która eliminuje możliwość pracy w pełnym wymiarze. Będziemy mieli na rynku pracy, szczególnie w małych miejscowościach, nauczycieli pracujących na 5, 8 czy 15, 18 etatów i braknie specjalistów do wszystkich przedmiotów. To jest też problem. Projekt reformy trafi do Sejmu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Opady śniegu w październiku i na początku listopada przewyższają średnią normę w skali kraju. Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa wskazuje, że na wschodzie i południu Polski opady wynosiły prawie 10 cm. Skutki takiej aury odczuwać mogą m.in. rolnicy, zauważa szef Zakładu Agrometeorologii Andrzej Doroszewski. To powoduje, że woda w niektórych regionach kraju stoi na polach i rzeczywiście tam nie można mówić o żadnych uprawach. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę powietrza, to dosyć było ciepło i spowodowało, że w niektórych rejonach rzepak bardzo wyrósł, a za bardzo warunki pogodowe w zimie mogą ten rzepak uszkodzić. Śniegu w skali kraju pada dużo, ale szybko topnieje. Z tego względu opady nie wszędzie można dostrzec. Jak patrzyłem na 145-letnią historię obserwacji w Puławach, ten opad to był bodajże na 8 czy 9 miejscu, a więc rzeczywiście były to duże opady. Nie można powiedzieć, że niespotykane, ale bardzo duże, przeważają o 100% opady normalne. Podobne warunki mają się utrzymać przez tydzień, później ma być nieco cieplej. Co drugi Grek po ukończeniu wyższej szkoły nie ma pracy, to najwyższy taki współczynnik w Unii Europejskiej. Z tego powodu coraz więcej młodych, wykształconych Greków decyduje się na emigrację. W Grecji panuje wciąż najwyższe we wspólnocie, ponad 23% bezrobocie. Nikolaos Provolikis, świeżo upieczony absolwent wyższej uczelni, tłumaczy Polskiemu Radiu, że sytuacja jest szczególnie trudna dla młodych ludzi. Widzą bardzo pesymistycznie swoją przyszłość i dlatego wielu z nich myśli o wyjeździe, tak jak ja. Nikolaos dodaje, że Grecy uwielbiają swój kraj, ale zła sytuacja ekonomiczna, brak pracy i perspektyw zmusza ich do emigracji. Studiowałem też w Wielkiej Brytanii i ponieważ widzę różnicę w tym, jak jest gdzieś indziej, bardziej ciągnie mnie do wyjazdu, przyznaje 20-parolatek. Eksperci w Grecji biją na alarm, widząc, że z kraju wyjeżdżają w szczególności osoby młode, wykształcone i o wysokich umiejętnościach zawodowych. Tendencją tę nazywają drenażem mózgu.